Jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj kontynuacja ostatniej konferencji, która zatytułowana była Obrona wiary, jak dyskutować z ateistą. Małe przypomnienie, poprzednim razem po dość długim wstępie uargumentowałem najpierw, dlaczego czymś zgodnym z rozumem jest uznawać istnienie świata duchowego, świata niematerialnego, a następnie, używając zasady proporcjonalnej przyczyny, uargumentowałem racjonalność wiary w Boga Stworzyciela. Skoro wstęp był poprzednio, a teraz jest kontynuacja, no to od razu przejdźmy do rzeczy. I od razu chciałbym poruszyć zagadnienie, które jest dla nas absolutnie kluczowe, najważniejsze. Powiem o zmartwychwstaniu. Pisze święty Paweł w liście do Koryntian: jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Z jednej strony to wiemy, to jest taki cytat, który chyba nie jest jakoś kompletnie nieobecny w naszym myśleniu. Z drugiej strony prawdziwość tej pawłowej tezy, ona chyba nie dla każdego katolika jest łatwa do uzasadnienia. Dlaczego to nie jest takie oczywiste, że to jest prawda, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara? Bo mógłby ktoś pomyśleć, że przecież nawet gdyby zmartwychwstania nie było, to i tak Chrystus byłby dla nas bardzo ważny, bo był wielkim nauczycielem wiary i moralności. Bardzo dużo mądrych rzeczy powiedział. I co ważniejsze, umarł za nas na krzyżu, dla naszego zbawienia. Moglibyśmy powiedzieć więc, że to, czy zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał, no dobrze, że zmartwychwstał, ale to nie robi nam aż tak dużej różnicy. No, mogłoby nie być zmartwychwstania, a i tak bylibyśmy chrześcijanami. No, są pozory słuszności tego rozumowania. To rozumowanie jest jednak błędne. A dlaczego jest błędne? Otóż dlatego, że Pan Jezus zapowiadał swoje zmartwychwstanie. Jeśli by więc nie zmartwychwstał, pomimo swoich zapowiedzi, to znaczyłoby to, że albo nas oszukał, albo się pomylił. No a zarówno jedno, jak i drugie wykluczałoby możliwość wiary w to, że On jest Bogiem. No jak mógłby nas oszukać? Jak Bóg mógłby się pomylić? No, co więcej, to by wykluczało możliwość uznawania Go za wielkiego i szlachetnego nauczyciela. Bo co to byłby za wielki i szlachetny nauczyciel, który albo swoich uczniów oszukuje i to w bardzo ważnej sprawie, albo z wielką pewnością przedstawia coś, co do czego wcale pewien nie jest, tylko mu się jakoś wydaje, jakoś to przewiduje czy przeczuwa. No, nie byłby to wielki i szlachetny nauczyciel. Za chwilę jeszcze wrócę do tej myśli, ale zanim to wpierw chciałbym poczynić pewną uwagę. Nazwijmy ją, że to będzie taka uwaga religiologiczna, czy religioznawcza. Otóż pomyślmy o tym, co sprawia, że pewien zestaw poglądów określamy mianem religii, a innego nie określamy mianem religii. Co sprawia, że na przykład liberalizm i konserwatyzm to są pewne światopoglądy, ale to nie są religie. A już chrześcijaństwo, buddyzm, islam, hinduizm, no to są religie. No, to mogą religiolodzy sobie dyskutować, to różne definicje religii można by przyjmować. Niezależnie jednak od tych wszystkich niuansów, jak to dokładnie religię zdefiniować, to chyba nie będzie czymś kontrowersyjnym stwierdzenie, że wszystkie religie próbują odpowiedzieć na pytania o śmierć. Czy po śmierci coś w ogóle jest? A jeśli coś jest, to jak wygląda to życie po śmierci? I czy to, w jaki sposób żyjemy tu na ziemi, ma jakikolwiek wpływ na to, jak nasze życie będzie wyglądało po śmierci? Przyjmijmy, że jeżeli jakiś światopogląd odpowiada na te pytania, to nazwiemy go, że to jest religia. No, jeżeli tak religię zdefiniujemy, no to w takim sensie także ateizm jest religią, no bo na te pytania odpowiada, czy po śmierci coś jest? Nie, nie ma nic. No, mogłoby się komuś takie postawienie sprawy nie podobać, ale może, żeby nie wchodzić w jakieś tam spory o słowa, jak dokładnie religię zdefiniować, na tym tutaj poprzestanę.
Ale niezależnie od tego, czy tam ateizm za religię uznamy, czy też nie, tam mniejsza o to, to nie ulega wątpliwości, że wszystkie wielkie religie, chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, one z pytaniami o śmierć się mierzą. No i dobrze, że się mierzą, no bo nie da się od tych pytań uciec. A te różne religie mają swoich założycieli, mistrzów duchowych, autorytety, święte księgi. To są źródła, które odpowiadają, choćby częściowo, czy starają się odpowiedzieć na te pytania dotyczące śmierci, między innymi na te pytania. A spójrzmy, jak to się ma do kwestii zmartwychwstania. Otóż był pewien człowiek, Jezus z Nazaretu, postać historyczna, czy to się komuś podoba, czy nie. I tenże człowiek, Jezus z Nazaretu, był nauczycielem religijnym. I o tymże człowieku, o Jezusie z Nazaretu, po jego śmierci jego uczniowie zaczęli mówić, że on żyje, co zresztą sam zapowiedział. A zobaczmy, jakie to ma duże znaczenie. Bo jeśli to jest prawda, jeżeli to naprawdę tak było, że istniał pewien człowiek z krwi i kości i ten człowiek zapowiedział, że zmartwychwstanie, a potem prawdziwie umarł i zgodnie z zapowiedzią po swojej śmierci stanął przed swoimi uczniami żywy, to jeżeli to jest prawda, to to jest coś absolutnie rewolucyjnego. To oznacza, że pośród wszystkich myślicieli, którzy nauczali swoich uczniów o tym, co zrobić, aby po śmierci osiągnąć szczęście, to istnieje tylko jeden jedyny, który tę granicę śmierci przekroczył. To jeden jedyny nauczyciel religijny w dziejach świata, Jezus z Nazaretu, który bramę śmierci przekroczył. Tę bramę, która otwiera się tylko w jedną stronę. Każdy tam ją przekracza w jedną stronę, a nikt jeszcze z tamtej strony nie wrócił. Jeżeli to jest prawda, jeżeli tak rzeczywiście było, to któż inny może być tym nauczycielem, któremu warto zaufać w naszej wędrówce ku śmierci? Ani Budda, ani Mahomet, ani nawet Mojżesz, ani nikt inny. Oni granicy śmierci nie przekroczyli. To znaczy przekroczyli, ale tylko w tamtą stronę. A jeżeli jest prawdą, że jeden, jedyny człowiek w historii świata, nauczyciel żydowski nazywany Jezusem z Nazaretu, zapowiedział coś niemożliwego, czego nikt inny nie dokonał, że po swojej śmierci powstanie z martwych, to jeżeli on jeden, jedyny w całej historii świata to zrealizował, to nic nie może mocniej przemawiać za tym, że właśnie on jest tym, za którego naukami trzeba iść. Bo przecież wielka jest różnica pomiędzy nauczycielem, który dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, co to tam po śmierci jest i jak żyć tutaj, żeby tam po drugiej stronie było dobrze. To między takim nauczycielem, a tym jednym, jedynym, który przeszedł na tamtą stronę i z tamtej strony własną stroną, własną mocą wrócił. To jest kompletnie inny poziom, kompletnie inna jakość, kompletnie inny poziom autentyczności. Jeśli to jest prawda, jeżeli zmartwychwstanie Jezusa jest prawdą, to nic mocniej nie przemawia za prawdziwością chrześcijaństwa i tylko chrześcijaństwa. A jeżeli zmartwychwstania nie było, to znaczyłoby to tyle, że chrześcijaństwo jest największym oszustwem w historii świata. Albo nie ma tutaj innej możliwości. Tym bardziej, że nie chodzi o jakieś mniej czy bardziej nieokreślone intuicje czy odczucia, że ktoś coś poczuł, no i tak, a może nie poczuł, a może mu się wydawało. Nie, tutaj chodzi o konkret, o wydarzenie, które albo miało miejsce, albo nie miało miejsca. To jest zero-jedynkowe. Albo było tak, że Jezus z Nazaretu prawdziwie umarł, a potem ten sam Jezus z Nazaretu dał się dotknąć apostołom, albo nic takiego się nie wydarzyło. Widzimy więc wyraźnie, że prawdziwość nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa to jest coś dla kwestii prawdziwości chrześcijaństwa, to jest coś absolutnie kluczowego. A skoro to jest takie ważne, takie kluczowe, to zadajmy sobie pytanie, jakie mamy rozumowe argumenty za tym, że to jest prawda, że Jezus zmartwychwstał? Naszą wiarę w zmartwychwstanie opieramy na świadectwie apostołów.
No chyba, że komuś się ukazał Pan Jezus, ale zakładam, że tak nie było, przynajmniej tu wśród nas. Opieramy się na świadectwie apostołów i szerzej tych, którzy twierdzili, że widzieli Jezusa po Jego śmierci, ale skupię się na apostołach. Pytanie, czy oni są wiarygodnymi świadkami? No, powiem dlaczego tak. Otóż jest faktem historycznym, niekwestionowalnym, że chrześcijaństwo, a więc religia wywodząca się z judaizmu, której założycielem był żydowski rabin Jezus z Nazaretu, ta religia bardzo szybko po śmierci swojego założyciela zaczęła się rozprzestrzeniać po całym Cesarstwie Rzymskim. Jest też faktem historycznym, że nowina o zmartwychwstaniu Jezusa była dla głosicieli nowej religii czymś absolutnie fundamentalnym. A kim byli ci głosiciele, to wiemy. Byli ludźmi niewykształconymi. Byli ponadto ludźmi, tak jak my, naznaczonymi ludzkimi słabościami. Byli tymi, którzy w ostatnich godzinach ziemskiego życia swojego mistrza opuścili i wcale tego nie ukrywali. I właśnie ci słabi ludzie niedługo po śmierci swojego mistrza idą na cały świat i głoszą, że on zmartwychwstał. A samo to oczywiście, że ktoś mówi, że coś się wydarzyło, to jeszcze nie jest żaden dowód, że tak było naprawdę. Zwłaszcza jeżeli ta nowina jest nie do uwierzenia, jest czymś, co się nie mieści w głowie. Co więcej, nawet przysięga prawdomówności nie jest ostatecznym dowodem. To dotyczy także starożytności, choć nie ulega wątpliwości, że w starożytności 2000 lat temu zeznania składane pod przysięgą miały znacznie większą wartość niż to jest dzisiaj. Większy był szacunek dla słowa. Ale nawet jak ktoś zeznaje pod przysięgą, to nie jest to absolutny dowód. I wtedy też dałoby się to zakwestionować. Ale czymś znacznie mocniejszym od jakiejkolwiek przysięgi jest to, gdy człowiek woli umrzeć, niż wycofać się z tego, co głosi. Jeżeli ktoś głosi coś, za co grozi mu śmierć, to są zasadniczo dwie możliwości. Albo to, co mówi, jest prawdą, albo ten człowiek się myli, ale jest tego kompletnie nieświadomy. Jest absolutnie przekonany, że to jest prawda i to tak bardzo ważna, że koniecznie trzeba ją głosić. Ale może się myli. Może jest nieświadomy swojego błędu. No, może na przykład ma jakieś zaburzenia psychiczne, może jest szalony. Ale nikt zdrowy na umyśle nie wybiera śmierci po to, by propagować jakieś własne uczucia, odczucia, intuicje czy cokolwiek takiego. Nikt zdrowy na umyśle nie poniesie śmierci dlatego, że głosi coś, co mu się przyśniło, wydawało, albo że zobaczył gdzieś tam daleko w mgle jakąś postać i tak pomyślał, że być może to jest Jezus, który tak naprawdę żyje. No nie, to by było absurdalne, gdyby dla jakichś swoich słabych intuicji, odczuć, decydować się na śmierć. Ale gdyby może jeszcze było tak, że głosiciele zmartwychwstania cierpieli tylko przez pewien ograniczony czas. Gdyby było tak, że apostołowie poszli na świat i głosili z mocą i cierpieli z powodu tego głoszenia, ale pocierpieli sobie 5 czy 10 lat, a potem odeszli na wygodną emeryturę i powiedzieli, no to teraz wy, nasi następcy, na których nałożyliśmy ręce, wy dalej głoście, a my teraz odbierzemy nagrodę już w doczesności za naszą wierną służbę. No, gdyby tak było, to może jeszcze moglibyśmy przypuszczać, że to wszystko jest jakimś oszustwem. No bo jednak w takim scenariuszu apostołowie by coś w doczesności zyskali. Choćby to, że uniknęliby kompromitacji związanej z podążaniem za człowiekiem, który umarł haniebną śmiercią. No bo mówią, że żyje. Możliwe nawet, że zyskaliby jakieś finansowe dowody wdzięczności od kolejnych wspólnot chrześcijańskich. No ale nic takiego w historii nie miało miejsca. Apostołowie szli i głosili i nieustannie cierpieli na skutek tego głoszenia. Byli szykanowani, prześladowani, odrzucani i tak do końca życia. I ostatecznie wszyscy oni ponieśli śmierć męczeńską. Wszyscy oprócz Jana, który także głosił do końca życia i także do końca życia cierpiał w związku ze swoją działalnością. To się nie mieści w ludzkiej psychice, aby człowiek zdrowy na umyśle dobrowolnie wybrał to, żeby cierpieć do końca życia i ostatecznie umrzeć na skutek głoszenia czegoś, co albo sam sobie wymyślił,
albo jedynie coś tam mu się wydawało. A tę argumentację wzmacnia fakt, że taką postawę przyjęli wszyscy apostołowie, no, oczywiście wszyscy z wyjątkiem Judasza, który w niedzielę zmartwychwstania już nie żył. Mógłby ktoś powiedzieć, że może to był taki spisek, że pomyśleli, zebrało się 11 i mówią, wykradniemy ciało Jezusa i będziemy głosić, że Pan zmartwychwstał. Ale to takie oczywiste, że jakie gigantyczne byłoby ryzyko podjęcia takiego projektu, by 11 słabych ludzi, którzy opuścili mistrza, gdy jeszcze żył, teraz mieliby trwać uporczywie w opozycji do całego świata, głosić zmartwychwstanie, z tego powodu bardzo cierpieć od ludzi. No a w tym projekcie byłoby aż 11 słabych ogniw. Gdyby choć jeden się wysypał i powiedział, no dobra, już nie będę więcej was oszukiwał, wymyśliliśmy to sobie, to cały ten oszukańczy projekt ległby w gruzach. Taki plan byłby absurdalny. A absurdalność tego planu, czy absurdalność takiej wizji potęguje fakt, że przecież apostołowie byli Żydami. Wierzyli więc, że Bóg ich ukarze za takie perfidne kłamstwo. A mógłby więc ktoś powiedzieć, że może oni w takim razie stracili wiarę. Stracili wiarę, no to teraz już im wszystko było obojętne. No ale i to nie wyjaśnia niczego. Przecież człowiek, który traci wiarę, to siłą rzeczy ludzkie pragnienie szczęścia chce zaspokoić w doczesności. Nie będzie więc robił tego, co będzie skutkowało nieustannymi prześladowaniami do końca jego życia, aż po śmierć. Jakie mamy więc możliwości? No, albo po śmierci Jezusa z Nazaretu w życiu apostołów wydarzyło się coś absolutnie przełomowego, absolutnie rewolucyjnego. Coś, co zmieniło w ich życiu wszystko. Także z tych, którzy opuścili mistrza przed jego śmiercią na krzyżu, niespodziewanie stali się tymi, którzy byli gotowi raczej umrzeć, niż przestać głosić, że on żyje. Nie mogło być tym rewolucyjnym wydarzeniem to, że ktoś coś poczuł albo że komuś coś się przyśniło. Ale to musiało być coś bardzo konkretnego. I to tak konkretnego, że było to wspólnym doświadczeniem ich wszystkich. A jest też jedna możliwość, inna. To, że może apostołowie byli ludźmi szalonymi, obłąkanymi, że choć wcale nie widzieli zmartwychwstałego Jezusa, to byli jednak absolutnie przekonani, że go widzieli, dotykali i tak dalej. No ale to też jest bardzo słaba teoria. No bo jakże mieliby tak wszyscy naraz być obłąkani? Nie mamy w Ewangeliach śladu po czymś takim. No jednego mogłoby chwycić, żeby oszalał, bo tyle miał stresu, że coś mu się w głowie poprzestawiało. Ale tak wszyscy naraz? No to nam się nie klei. A nawet jeżeli ktoś nie wierzy ewangelistom, no tym zapisom, gdzie widzimy, że apostołowie działają bardzo rozsądnie, niekiedy aż zbyt rozsądnie, także to ich trochę blokuje w przyjęciu nauki Chrystusa. No to nawet jeżeli ktoś nie wierzy ewangelistom, nie wierzy Ewangeliom, to jak pogodzić taką tezę o obłąkaniu apostołów z tym, że zdobywali oni tak nieprawdopodobny posłuch i że tak szybko chrześcijaństwo rozwijało się w całym Cesarstwie Rzymskim i to jeszcze za życia samych apostołów? A o ile możemy sobie wyobrazić pojedynczych ludzi, którzy idą za bandą obłąkanych głosicieli czegoś niebywałego, to tyle nie sposób utrzymywać, że ludzie masowo idą za grupą obłąkanych Żydów i to takich, którzy w strukturach politycznych Cesarstwa Rzymskiego oraz w strukturach religijnych Izraela nie mieli kompletnie żadnego znaczenia. Wszystkie te alternatywne teorie upadają. No, trzeba powiedzieć, że apostołowie naprawdę są wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania. I to jest coś kluczowego. Tym bardziej, że tę nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa głosili w warunkach, które absolutnie nie sprzyjały jej przyjmowaniu przez ludzi. Ani przez Żydów, ani przez pogan, ani przez greckich filozofów. Wbrew temu, co się nam może wydawać, w judaizmie czasów Jezusa w
wcale nie było takiej idei, że Mesjasz czy ktokolwiek inny ma zmartwychwstać. No, były co prawda wskrzeszenia w Starym Testamencie, ale wskrzeszenia były czymś innym. One były powrotem zmarłego do starego życia, a zmartwychwstanie to jest coś innego. To jest przejście do tego stanu, w którym, jak wierzyli przynajmniej niektórzy Żydzi, człowiek miał być na końcu czasów. Zmartwychwstanie jest czymś innym niż wskrzeszenie. Nie było takiej myśli w teologii żydowskiej czasów Jezusa, że Mesjasz albo ktokolwiek inny ma przejść do tego stanu ostatecznego zaraz po śmierci. W religiach pogańskich także nie było żadnych analogii dla zmartwychwstania. A w końcu filozofia grecka także była zupełnie w kontrze do tej koncepcji, do takiej koncepcji jak zmartwychwstanie. No bo wiemy to, greccy filozofowie uważali, że ciało jest więzieniem dla duszy. I celem życia było dla nich to, żeby w końcu się z tego więzienia wyzwolić. A taka wizja, że ma być jakieś zmartwychwstanie, że w tym więzieniu miałby być człowiek po wszystkie czasy, to było coś dla Greków odrażającego. To zresztą widzimy w Dziejach Apostolskich, jak Paweł przemawia na Areopagu i dobrze mu idzie, ale gdy tylko zaczyna mówić o zmartwychwstaniu, to mówią: posłuchamy cię innym razem. Idą apostołowie i głoszą coś, co jest w kontrze do całego świata. Nie głoszą czegoś, co by miało jakieś szanse, by przez podobieństwo do innych wierzeń czy poglądów móc być łatwo przyswojone przez przynajmniej niektórych słuchaczy, że pomyślą: oho, wierzymy już w coś podobnego, to w zasadzie o tym zmartwychwstaniu to no, też łatwo nam w to uwierzyć. Nie, głosili na terenie, na obszarze zamieszkałym przez ludzi, którzy już od dziecka byli nieprzygotowani do tego, żeby tę nowinę przyjąć. A jeszcze jest to istotne, że głoszenie dobrej nowiny wiązało się z tym, że ci słuchacze, jeżeli chcieli ją przyjąć, jeżeli mieli przyjąć nowinę o zmartwychwstaniu, to mieli porzucić swoje dotychczasowe wierzenia, bo apostołowie nie głosili Jezusa jako jeszcze jednego Boga, że macie już 154 bogów, a jeszcze dorzućcie 155 Jezusa z Nazaretu. Nie, głosili, że tylko On jest Panem i Zbawicielem i że tylko w Jego imieniu jest zbawienie. No, widzimy wyraźnie w tej sytuacji, że nie sposób zarzucić apostołom, że oni chcieli się przypodobać ludziom, że wymyślili, jak sprytni politycy, wymyślili taki zestaw haseł czy poglądów, że ludziom łatwo będzie powiedzieć: apostołowie są super, idziemy za nimi. No, robili wręcz przeciwnie. Jeszcze raz to powiem. Apostołowie są wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. A jeżeli Jezus prawdziwie zmartwychwstał, jeżeli jako jedyny nauczyciel religijny w historii świata własną mocą pokonał śmierć, to za nikim innym, ale tylko za Nim warto kroczyć na drodze do szczęśliwej wieczności. Przy tej okazji chciałbym też powiedzieć o całunie turyńskim. Pewnie większość z was wie o tym płótnie, słyszeliście o nim. Całun to słowo oznacza płótno grobowe, płótno, w które zawijano ciało zmarłego. A turyński dlatego, że aktualnie od paru wieków jest przechowywany w Turynie. W komentarzu pod nagraniem tej konferencji będzie link do filmu dokumentalnego zatytułowanego „Kim jest człowiek z Całunu?”. Ten film został wyprodukowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Zachęcam was do obejrzenia tego filmu. To jest swoiste kompendium na temat tego, co nauka do tej pory stwierdziła na temat tego płótna, które jest domniemanym płótnem grobowym Jezusa z Nazaretu. No, naprawdę wiele nauka stwierdziła, bo całun to jest w ogóle najlepiej przebadany obiekt archeologiczny ze wszystkich obiektów archeologicznych, jakie mamy. On został przebadany po prostu na wszystkie możliwe sposoby. W tym filmie usłyszycie
jak materiał na całunie, jak te ślady, które są tam widoczne, jak to się ma do opisów Ewangelii, jak to się ma do realiów historycznych, jakie były wtedy, kiedy Pan Jezus był zabijany. Także są odniesienia do przyrody, jaka była w Jerozolimie i okolicach. No, to też ma swoje znaczenie. A te wszystkie zdobycze nauki na temat całunu, no, które są w filmie i teraz z racji też ograniczeń czasowych nie będę tego wszystkiego mówił, ale można to podsumować tymi słowami, że na całunie zgadza się po prostu wszystko, co się powinno zgadzać. Wszystko, co odkryto na temat całunu, zgadza się z tą tezą, że to jest właśnie płótno grobowe Jezusa z Nazaretu. Jeżeli możemy powiedzieć o jakimś starożytnym obiekcie, że wiemy o nim coś na pewno, to wśród tych starożytnych obiektów archeologicznych, o których możemy powiedzieć coś na pewno, no jest całun turyński i ta właśnie teza, że to jest płótno grobowe Jezusa z Nazaretu. A poszczegóły odsyłam was do filmu. No, płótno grobowe Jezusa. Ale zapyta ktoś, no i co z tego? Co to nam zmienia? Przecież no, skoro był Jezus, został zabity, tam w jakieś płótna go zawinięto, jakie to ma znaczenie dla naszej wiary? Czy to nie jest tak, że całun jest po prostu taką super ważną relikwią, ale tylko relikwią? Otóż jest czymś jeszcze więcej. A to dlatego, że on ma własności, których żaden normalny obiekt nie ma. A najbardziej niezwykłą z tych własności jest ta, że wizerunek na całunie ma charakter trójwymiarowy. Obraz skatowanego i ukrzyżowanego mężczyzny, ten obraz niejako wniknął w ten materiał. Także dzisiaj przy takiej kosmicznej technice, jaką mamy, możemy odtworzyć pełny trójwymiarowy obraz człowieka odbitego na tym płótnie. Zaznaczam, że tu nie chodzi o jakieś przypuszczenia, o jakąś niepewną rekonstrukcję, że tu widzimy jakąś plamę, tam jaką, coś sobie dopowiemy, dorysujemy i mamy jakąś rekonstrukcję. Nie. Możemy wyciągnąć niejako z tego płótna pełen trójwymiarowy obraz tej postaci, tego mężczyzny, który został skatowany i owinięty w to płótno. Nawet dzisiaj, przy takiej kosmicznej technice, jaką mamy, nie jesteśmy w stanie czegoś takiego podrobić, sfabrykować, zrobić takie kopii całunu, płótna, które miałoby takie same czy podobne właściwości. A nawet jeżeli ktoś chce uznać, że to go wszystko nie przekonuje, że ten niezwykły wizerunek no jakoś tam powstał, nie wiemy jeszcze jak, ale że na pewno to nie było wskutek zmartwychwstania, no to uczciwość intelektualna wymaga uznania, że za powstaniem tego wizerunku stoi jakaś tajemnica, której nauka nie jest w stanie wyjaśnić. W szczególności każdy sceptyk, jeżeli jest uczciwy, to powinien uznać, że wszystkie stare teorie mówiące, że to, co jest na całunie, to jest jakiś rysunek, malunek, pot, odciśnięta płaskorzeźba, czy genialna podróbka autorstwa średniowiecznego fałszerza. No, te wszystkie teorie zostały przez naukę jednoznacznie obalone. A żeby było jasne, to nie jest tak, że naszą wiarę opieramy na całunie. To nie jest tak, że aby być dobrym katolikiem, trzeba uznawać, że całun to na 100% jest płótno grobowe Jezusa. Nawet gdyby za 1000 lat się okazało, że całun został stworzony przez super zaawansowanych technologicznie kosmitów, którzy podłożyli nam go po to, żeby śmiać się z ludzi, jak się że będą zastanawiać się, skąd to takie płótno. No, nic by to w naszej wierze nie zmieniło. No, wiedzielibyśmy, że to nie jest to płótno, ale to by i tak nie świadczyło, że nie było zmartwychwstania. Nie jest całun czymś dla nas kluczowym. Niemniej warto o całunie wiedzieć. Także ta wiedza o całunie, ona może nas jako katolików uzdrowić z wszelkich kompleksów wobec osób, które może patrzą na nas z góry, uważając, że poświęcamy życie wierze w jakieś bajki i mity i że to takie głupie, bezrozumne. Nie mamy się czego wstydzić.
jest czymś zgodnym z rozumem wyznawać, wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, jest czymś zgodnym z rozumem być chrześcijaninem. Mamy na to bardzo wiele, bardzo mocnych, rozumowych argumentów. Zadajmy jeszcze pytanie ściśle o katolicyzm, bo wiemy, że tak jak judaizm czasów Jezusa był religijnym prądem, który miał wiele odmian, wiele było stronnictw, saduceusze, faryzeusze, zeloci, sykarejczycy, esenczycy. Były między innymi i różnice polityczne, i różnice teologiczne. No tak też wiemy, że chrześcijaństwo jest podzielone. My jesteśmy katolikami, a tak pewnie wszyscy albo większość z nas została wychowana na katolików. Ale pytanie, dlaczego mamy być dalej katolikami, a nie na przykład anglikanami, luteranami czy członkami jeszcze innego odłamu chrześcijaństwa? Po raz, nie wiem który, powiem, że to jest i to jest temat, który jest bardzo duży i ja go tutaj ani trochę w całości nie omówię, jedynie go dotknę. Co więcej, to zagadnienie, która wspólnota głosi tę naukę, którą głosił Chrystus, która wspólnota jest Kościołem, który został założony przez Chrystusa? No, to jest pytanie, które ma inny charakter niż te pytania, które do tej pory zadawałem. Te pytania, z którymi się mierzyłem do tej pory i na poprzedniej konferencji i do tej pory na tej, to są takie pytania, że możemy tu dyskutować z ateistami czy z wyznawcami innych religii, a tutaj jest pytanie o sprawę wewnątrzchrześcijańską. Można powiedzieć, że to takie ekumeniczne pytania albo antyekumeniczne. Mają charakter teologiczny. Tutaj są ważne i historia Kościoła, i historia dogmatów, biblistyka. Ale ja dotykając jedynie tego zagadnienia, dlaczego właśnie katolicyzm, a nie jakieś inne odgałęzienia chrześcijaństwa, to ja powiem tutaj o cudach eucharystycznych. Czym są cuda eucharystyczne, to zapewne wiecie. To zjawiska, które obserwujemy co najmniej od połowy VIII wieku. Takie zjawiska, że to, co jest wielką tajemnicą naszej wiary, że na mszy świętej chleb i wino stają się prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Chrystusa. To ta wielka tajemnica naszej wiary, normalnie niedostępna dla naszych zmysłów, ona się niekiedy, by tak rzec, uzewnętrznia. To znaczy, konsekrowany chleb przemienia się w tkankę mięśnia sercowego w stanie agonalnym, albo z konsekrowanej hostii wycieka krew. No, te i inne zjawiska nazywamy cudami eucharystycznymi. W komentarzu pod nagraniem będzie link do strony o cudach eucharystycznych, której autorem i pomysłodawcą był błogosławiony Carlo Acutis. Tam na tej stronie można wybrać kraj, a potem zobaczymy mapkę, na której są zaznaczone wszystkie miejsca, na których stwierdzono cuda eucharystyczne, te, które zostały przez Kościół potwierdzone. Potem możemy przejść do materiału na temat tego konkretnego cudu. Spójrzmy na chłodno na to zjawisko. Jak na chłodno, no to też z pewnym zdrowym sceptycyzmem, bo nie da się wykluczyć, że niektóre dawne podania na temat cudów eucharystycznych to być może bardziej legenda niż prawda historyczna. W tym momencie nie myślę o żadnym konkretnym wydarzeniu, żadnym konkretnym zjawisku, które zostało nazwane, że tu był cud eucharystyczny, no ale to jesteśmy w stanie to dopuścić, że tak jak na temat świętych ludzie tworzyli w historii wiele fantastycznych historii, które raczej inspirowały się prawdą historyczną niż ją wyrażały, no to nie da się wykluczyć, że być może wśród tych wszystkich opisów cudów eucharystycznych może też są jakieś legendy. Nie wiem tego, ale rozsądnie jest dopuścić potencjalnie taką możliwość. Co więcej, nie tylko to, co dawne da się podważyć, że to być może jakieś tam legendy, ale
no, dziś w dobie rewolucji technologicznej związanej ze sztuczną inteligencją, to nawet w pełni realistyczne nagranie z kamery, jakbyśmy zobaczyli nagranie i że w tej sekundzie materia chleba przemienia się w materię mięśnia sercowego, no to w dobie sztucznej inteligencji nawet to nie byłoby rozstrzygającym dowodem. Dziś przecież sztuczna inteligencja potrafi wygenerować takie nagrania, których nie odróżnimy od nagrań autentycznych. Ale nie jest jednak tak, że nic nie możemy o cudach eucharystycznych powiedzieć naukowego czy czegoś pewnego. Możemy powiedzieć. Ja powiem o dwóch cudach eucharystycznych. O najstarszym udokumentowanym cudzie eucharystycznym w Lanciano oraz o cudzie bardzo nam bliskim czasowo, o cudzie w Sokółce. Lanciano to we Włoszech. W połowie VIII wieku miało miejsce to wydarzenie, na temat którego znowu są pewne zapisy, jak się tam sprawy miały, można by je zakwestionować, bo one zostały po długim czasie sformułowane, ale jest faktem, że do dziś w Lanciano przechowywane są grudki skrzepniętej krwi, która miała powstać w czasie sprawowania Eucharystii przez kapłana, który zwątpił w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A wskutek tego cudu w Lanciano on wiarę odzyskał. To mógłby ktoś zakwestionować tę historię, że może tam jakoś inaczej się sprawy miały, ale jest faktem, że minęło ponad 1000 lat, a ta krew, to gdy się te grudki skrzepniętej krwi zanurzy w wodzie, to po ponad 1000 lat ta krew ma właściwości świeżej krwi, takiej jakby dopiero co wypłynęła z ciała człowieka. Nie potrafi nauka wyjaśnić tego zjawiska. Przedziwna to jest sprawa, tym bardziej, że ta krew jest przechowywana nie w jakichś warunkach laboratoryjnych. No zresztą, jakże to miałoby być tak 1000 lat temu, ale w takich warunkach, które ani trochę nie sprzyjają jej trwałości. W normalnych warunkach wilgoć, zmiany temperatury, powietrze. Przedziwne zjawisko. To jest najstarszy z udokumentowanych cudów eucharystycznych. A drugi zaś, o którym powiem, to jest cud w Sokółce na Podlasiu. Odnośne wydarzenia miały miejsce w październiku 2008 roku. 12 października w trakcie mszy świętej w Sokółce przy udzielaniu komunii świętej hostia upadła na posadzkę. No i w przypadku takiego zdarzenia, no to jest standardowa procedura, że aby uchronić Najświętszy Sakrament przed profanacją, no trzeba go podnieść, zobaczyć, czy nie ma jakichś okruszków Najświętszego Ciała Chrystusa, no i przenieść ten konsekrowany chleb do waskulum, czyli naczynka z wodą specjalnie do tego przeznaczonego, no tak, żeby ten chleb się w tej wodzie rozpuścił, a gdy się rozpuści i już nie będzie materii chleba, to skoro nie będzie materii chleba, no to już też nie będzie ciała Chrystusa. Więc wtedy będziemy mogli, tak trochę brzydko powiem, w jakiś sposób tej materii się pozbyć, bo tam już nie ma tego sakrum. 12 października ta hostia, która upadła w Sokółce, została umieszczona w waskulum, a to waskulum zostało umieszczone w tabernakulum. A tydzień później, 19 października, siostra zakonna Julia Dubowska zauważyła, że na prawie już rozpuszczonej hostii w waskulum pojawił się czerwony skrzep. Można powiedzieć, że to wyglądało na potencjalny cud eucharystyczny. Proboszcz z Sokółki skontaktował się z kurią metropolitalną w Białymstoku, no bo sprawa domagała się zbadania. Oczywiście w takich wypadkach nie należy wszystkiego brać na wiarę. To tak jak z objawieniami prywatnymi. Ktoś mówił, że widział Jezusa, ale nie wierzymy od razu. Może oszukuje, a może jest chory psychicznie. Rozsądnie wątpimy, badamy sprawę. Tak też tutaj. Jeżeli jest potencjalny cud eucharystyczny, to nie bierzemy tego od razu na wiarę, bo może tu jest jakieś fałszerstwo, a może są jakieś czynniki naturalne, które poskutkowały
tym, że tam coś czerwonego się na hostii pojawiło. Proboszcz kontaktuje się z kurią, kontaktuje się z biskupem. Co jest dalej? Sprawę badają między innymi patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Maria Sobaniec-Łotowska oraz profesor Stanisław Sulkowski. Cytuję, co stwierdzili. Mamy do czynienia z mięśniem serca, a przynajmniej z mięśniem najbardziej do niego podobnym ze wszystkich żywych tkanek organizmu. Ponadto niezwykle istotny jest fakt, że badany materiał zbudowany jest w całości wyłącznie z tkanki mięśniowej serca. Ale to nie wszystko, bo uzasadnione jest pytanie, czy tych tkanek mięśnia sercowego ktoś w jakiś sposób nie dokleił, czy nie doczepił do hostii, czy jakoś inny, w jakiś inny sposób jej tam nie umieścił. Absolutnie nie, bo fragmenty tworzące hostie były silnie powiązane z włóknami tkanki ludzkiej. One przenikały się wzajemnie, tak jakby fragment chleba przemienił się nagle w ciało. Nie jest możliwe sfabrykowanie takiego wydarzenia. Nikt nie byłby w stanie tego dokonać. Tak stwierdza profesor Sobaniec-Łotowska. Nawet naukowcy z NASA, którzy mają do dyspozycji najnowsze techniki badań, nie byliby w stanie odtworzyć w sztucznej atmosferze takiej rzeczy. Dodała pani profesor, że ten fakt ma dla niej szczególne znaczenie. Ta tkanka mięśnia sercowego i materia chleba, one tam się przenikają wzajemnie. Także to jest nie do podrobienia. Jakże nie może to dawać do myślenia. Cuda eucharystyczne. Tu znowu, to jest tak jak z całunem turyńskim. One nie są czymś, na czym nasza wiara się opiera. Gdyby nie było cudów eucharystycznych, nic w teologii katolickiej by się nie zmieniło. I znowu, nawet gdyby za 1000 lat się okazało, że to super zaawansowani technologicznie kosmici robili te cuda eucharystyczne po to, żeby robić sobie zabawę z ludźmi, nic by to w naszej wierze nie zmieniło. Nic by się nam nie zawaliło. Ale niemniej to daje do myślenia, dlaczego to się dzieje, a jeszcze bardziej może daje do myślenia to, dlaczego te zjawiska, które nazywamy cudami eucharystycznymi, one mają miejsce wyłącznie w Kościele katolickim. Są jakieś tak słabo udokumentowane i bardzo nieliczne wzmianki o rzekomych cudach eucharystycznych w innych wspólnotach, ale to i tak dotyczy wyłącznie tych wspólnot, które zgodnie z teologią katolicką mają prawdziwe kapłaństwo i mają prawdziwą Eucharystię. To wszystko więc nie dotyczy wspólnot luterańskich, anglikańskich i innych. Tam, gdzie zgodnie z naszą wiarą nie ma ciała Chrystusa. Chleb pozostaje tylko chlebem, bo tam nie ma kapłaństwa. A pomyślmy, gdyby to wszystko było nieprawda, to w co wierzymy, gdyby nie wydarzała się tak naprawdę wielka tajemnica naszej wiary, gdyby ta teza, że na słowa kapłana wydarza się coś absolutnie niezwykłego w świecie duchowym, że ten chleb, choć nasze ciała, nasze oczy tego nie widzą, nasz język tego nie posmakuje, to on staje się czymś, on jest przeniknięty Bogiem, staje się ciałem Chrystusa. Gdyby nic takiego nie było, gdyby to wszystko to był fałsz, fikcja, wymysł, to wtedy wyjaśnienia tego fenomenu cudów eucharystycznych musielibyśmy szukać na polu psychologii. Tak chyba trzeba wtedy próbować to wyjaśnić, że to może jest jakieś tajemne działanie ludzkiego mózgu. No, wiemy, że mózg aż do tej pory jest dla nas tajemnicą. To widzimy choćby po takich efektach jak placebo czy nocebo, kiedy to człowiekowi pomaga albo szkodzi substancja, o której jest przekonany, że ma takie właśnie działanie, że jest lekiem albo trucizną, choć ona takiego działania nie ma. Ale ze względu na to jego przekonanie, to potem to ma duże skutki w jego organizmie. To mógłby ktoś pomyśleć tak, że może podobnie jest z cudami eucharystycznymi, że one są wynikiem jakiegoś tajemniczego działania ludzkiego mózgu. Mózgu kapłana, który może wierzy w to, że tu jest wielka tajemnica naszej wiary, a może właśnie w to nie wierzy, ale wie o tym, że powinien w to wierzyć, bo jest kapłanem.
a może jeszcze coś tam innego uważa, ale w każdym razie mózg kapłana, a może mózg wiernych sprawiają w jakiś sposób, że dokonuje się coś takiego, że raz na ileś tam tysięcy czy milionów mszy świętych coś takiego się wydarza, że na przykład ta krew wycieka z hostii. Ale jeżeli tak by było, gdyby to był tylko efekt taki psychologiczny, neurologiczny, czy jak to tam zwać, to dlaczego tego zjawiska nie ma we wspólnotach protestanckich? W tych wspólnotach, w których według naszej teologii, jak już powiedziałem, chleb jest dalej po prostu chlebem. Nie dokonuje się jego przeistoczenie, bo nie ma u protestantów sakramentu kapłaństwa. Jeżeli to wszystko to by była tylko sprawa psychiki, neurologii mózgu i tak dalej, no to skoro u katolików cuda eucharystyczne występują od ponad 1000 lat, to u protestantów też one powinny występować, bo oni przecież też mają jakąś formę wiary w to, że to jest ciało Chrystusa. To jest inna wiara. To mi samemu trudno zrozumieć, w co oni tam do końca wierzą. Ale też w jakiś sposób wierzą, że to jest ciało Chrystusa i że to zależy od ich wiary, jakoś tak subiektywnie to jest ciało Chrystusa i na czas liturgii. Ale jakąś wiarę mają. Dlaczego to się u nich w takim razie nie wydarza? A gdyby jeszcze tak było, że wspólnoty protestanckie istnieją od niedawna, to ktoś mógłby powiedzieć tak, że pożyjemy, zobaczymy, jeszcze trochę poczekamy i na pewno się doczekamy, że tam cuda eucharystyczne wystąpią. Bo na razie protestanckie wspólnoty istnieją krótko, no to jeszcze to tak było za mało czasu, żeby statystycznie coś mało prawdopodobnego się wydarzyło. No ale hola, hola. Przecież od wystąpienia Lutra minęło już ponad 500 lat. To dużo czasu. A dalej, gdyby może protestanckich wspólnot było niewiele, to znowu ten sam argument, że coś jest mało prawdopodobne i tu za mało było tych liturgii protestanckich, żeby to, co statystycznie mało prawdopodobne, to się w końcu wydarzyło. Ale nie, przecież protestantów są setki miliony. No także ten argument odpada. To naprawdę może zrobić wrażenie na człowieku, ten fakt, że u katolików cuda eucharystyczne są od ponad 1000 lat, a u protestantów, u Anglikanów nic takiego nie ma. Wspomnę w tym miejscu, że 22 grudnia 2019 roku do kościoła katolickiego został przyjęty były anglikański biskup Gavin Ashenden. Nie wiem, czy dobrze czytam. To duża sprawa, nawrócenie biskupa. Oczywiście nie był biskupem w tym sensie, że przyjął sakrament święceń, no ale biskupem w tej nomenklaturze anglikańskiej. A gdy ów biskup tłumaczył, co go skłoniło do takiej decyzji, by porzucić anglikanizm i wyznać katolicką wiarę, to jako jeden z powodów, jeden z czynników, które odegrały istotną rolę na jego duchowej drodze, to podał właśnie refleksję nad cudami eucharystycznymi, że one w kościele katolickim mają miejsce, a u Anglikanów nigdy nic podobnego się nie wydarzyło. Pośród innych czynników i ten miał na jego duchowej drodze ważną rolę. Oczywiście jakiekolwiek by argumenty nie podawać, to zawsze ktoś może powiedzieć, że jego akurat to nie przekonuje, że tak w zasadzie to do końca nie wiadomo. A skoro do końca nie wiadomo, to może lepiej się wstrzymać z takimi ważnymi decyzjami życiowymi, jak zaangażowanie się w chrześcijaństwo, w katolicyzm. I mogłoby się to może nawet wydawać słuszne, że zamiast iść konkretną drogą, która no jednak jest naznaczona jakąś niepewnością, bo wiara pozostaje wiarą, nie jest absolutną pewnością, to zamiast tego może lepiej wybrać niewybranie niczego, ani wiary, ani niewiary, wybrać agnostycyzm. Czyli powiedzieć, ja nie wiem, nie mówię, że tak, nie mówię, że nie, nie wiem. Wydaje się to rozsądne, jednakże jest pewien problem. Ten mianowicie, że w praktyce nie da się być agnostykiem. Co przez to rozumiem, że w praktyce można albo żyć tak, jakby Bóg był, albo żyć tak, jakby Boga nie było. Można też aktywnie poszukiwać prawdy, poszukiwać Boga,
ale nie dla samego poszukiwania, ale dla odnalezienia prawdy. Także to poszukiwanie, która religia jest tą, którą będę wyznawał, to jest stan tymczasowy. Nie ma praktycznego agnostycyzmu. W praktyce jest prawie zawsze tak, że jak ktoś jest zadeklarowanym agnostykiem, no to w praktyce żyje jak ateista. Żyje tak, jakby Boga nie było. Ale mimo wszystko może się wydawać wybór agnostycyzmu czymś kuszącym, czymś rozsądnym. No, że skoro nie mam absolutnej pewności, no to czekam, aż absolutną pewność zyskam. Przecież skoro nie da się wykluczyć, że kiedyś nauka nam powie więcej o całunie turyńskim i więcej nam powie o cudach eucharystycznych i o wielu innych rzeczach też więcej się dowiemy, to może lepiej na razie się wstrzymać i jeszcze nie podejmować decyzji o wyborze życiowej drogi w warunkach takiej niepewności. No ale i ten argument trzeba odrzucić, bo zbyt krótko żyjemy na tym świecie, by czekać w nieskończoność. Być może kiedyś będziemy znać odpowiedzi na niektóre pytania, na które dzisiaj nie mamy satysfakcjonujących odpowiedzi. No ale to jest czysta spekulacja i zresztą co mi po tym, że być może za 100, 200, 1000 czy 5000 lat ludzkość czegoś się dowie, czego dzisiaj nie wie. No ale ja mam moje życie tych kilkadziesiąt lat, niektórzy mają 100, trochę ponad 100. Tych kilkadziesiąt lat, czy trochę więcej, mamy na to, żeby w tych warunkach pewnej wiedzy i pewnej niewiedzy podjąć najważniejsze decyzje w naszym życiu. No i tak jest w wielu dziedzinach, że kierowanie się rozumem nie polega na tym, żeby czekać w nieskończoność na osiągnięcie absolutnej pewności. Jak ktoś będzie czekał w nieskończoność, to się nigdy nie doczeka i nigdy żadnej decyzji nie podejmie. Tak można wymieniać wiele ważnych decyzji. Wybór studiów, wybór zawodu, wybór współmałżonka. To każdy z tych wyborów jest naznaczony jakąś niepewnością. Ale nie jest tak, że czymś rozumnym, rozsądnym jest nie podejmowanie żadnych naznaczonych, choćby niewielką niepewnością wyborów i stanie na życiowym rozdrożu bez podejmowania jakichkolwiek decyzji. Że kiedyś może będę miał absolutną pewność. Nie, czymś rozsądnym jest to, żeby w tych warunkach niepewności jednak podejmować ważne życiowe decyzje. Także to jest argument za tym, że możemy śmiało powiedzieć, że wierzyć jest czymś rozsądnym. Cały czas pamiętając, że wiara to jest coś więcej niż tylko jakaś intelektualna układanka, ale o tym już wspomniałem w poprzedniej konferencji. Na koniec jeszcze raz to zaznaczę, że nie mamy się czego wstydzić w obecności niewierzących, także tych, którzy może patrzą na nas bez szacunku, także tych, którzy patrzą na nas z góry i uznają za ludzi głupich, nierozumnych czy coś takiego. Wierzyć jest czymś rozumnym. Tym bardziej więc możemy przed tym, który naszej wiary nie podziela, śmiało naszą wiarę wyznać. I z dumą powiedzieć, tak jak mówimy w trakcie liturgii sakramentu chrztu. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Amen. Dziękuję wam za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.